internauci twierdzą, że Alicja wprowadzała toksyczną atmosferę na Wyspie Miłości. Jak wy jako uczestnicy to postrzegaliście? No, na pewno ja powiedziałem Alicji, że niektóre jej zachowania były toksyczne, bo taka jest prawda, ale też nie skreślajmy kogoś od razu, bo wiemy dobrze, że tam są emocje. Alicja wbrew pozorom to kochana osoba. Co prawda każdy popełnia błędy i każdy człowiek zna. Ja też popełniłem wiele błędów na wyspie. Dajmy jej drugą szansę, dajmy jej drugą szansę. Każdy człowiek potrzebuje tej drugiej szansy, ale myślę, że ona wyciągnie z tego lekcję. I to będzie dla niej ogromne doświadczenie. Według mnie nikt nie jest idealny. My żyjemy po to, żeby doświadczać. Każdy popełnia błędy. I dla każdego z nas to była niesamowita przygoda, ale też jakby wiele czynników miało na nas wpływ. Także tam też jest stres, są emocje. Nie wszystko widzą też wszyscy. 24 widzowie, godziny tak? na dobę jesteśmy tak. gdzieś tam nagrywani. No, według mnie trzeba dać też komuś szansę. Każdy Oczywiście. Ma lepszy lub słabszy dzień, więc szanujmy się. I też kibicujemy Alicji. Kibicujemy. Każdemu tutaj kibicujemy i mamy nadzieję, że Alicja wyciągnie wnioski z tego wszystkiego. Myślę, że to jest inteligentna kobieta i będzie dobrze. Trzeba dać szansę. Zmianę po spotkaniu z Dodą? Proszę, powtórz. Widzieliście w niej zmianę po spotkaniu z Dodą? Ja osobiście... Ona... I przeczytała taki nieprzychylny komentarz. Czy zauważyliście, że coś się w niej zmieniło po tej sytuacji? Szczerze mówiąc, nie zauważyłam zmiany. Ona też nie dopuszczała do siebie takich myśli, myślę, że ciężko było jej się pogodzić. To też za później miała problemy przez to, mi się wydaje, też z Matim. Od tego się gdzieś to wszystko zaczęło, że nie dawała sobie chyba rady z tym wszystkim. Zderzyła się z taką rzeczywistością, można powiedzieć. Ale może każdy potrzebuje więcej czasu na zaakceptowanie sytuacji, na jakieś zmiany w swoim życiu. Do każdego, do jednej osoby to przyjdzie szybciej, do drugiej osoby to przyjdzie wolniej, więc nie skreślajmy też kogoś, bo może ona to musiała przetrawić, przemyśleć, przespać się z tym, zresetować. No jakby dajmy szansę też ludziom, prawda? Tak. Przede wszystkim trzeba dać człowiekowi drugą szansę. Co by z tego nie zrobił, jeżeli okaże skruchę, dajmy mu drugą szansę i tym myślę zakończymy. Każdy z nas pracuje nad sobą. Tak. Najważniejsze wyciągać wnioski i Jasne. Wysyłamy miłość i dobro i niech się i pozytywną darzy. Energię oczywiście. Tak jest, i się wjeżdżaj, rozjeżdżaj. Na luzie, w rozpiętej koszuli normalnie siedzimy tutaj z jagódką. Tak jest.